czy poniższy układ równań jest oznaczony, czy nieoznaczony. I mamy tutaj układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi, to są równania liniowe. No i zanim odpowiem na to pytanie, przypomnę może, co się może zdarzyć w przypadku dwóch równań z dwiema niewiadomymi, równań liniowych. Więc każde takie równanie opisuje prostą w układzie współrzędnych. No i zasadniczo mogą się zdarzyć trzy sytuacje, które ja tutaj narysuję. Czyli każde równanie opisuje prostą, czyli układ równań opisuje dwie proste. Rozwiązania układu równań to są punkty, których współrzędne leżą na przecięciu dwóch prostych. No i teraz, jak mogą leżeć dwie proste w układzie współrzędnych? No, może się zdarzyć tak, że te dwie proste się przecinają. Prawda? Przecinają w jednym punkcie. No to jest jedna sytuacja. Druga sytuacja może być taka, że mam dwie proste, które się nie przecinają i są różne, czyli proste równoległe. Czyli tutaj nie ma punktów wspólnych. I wreszcie trzecia sytuacja może być taka, że te dwa równania opisują tę samą prostą. No, czyli tak naprawdę mam jedno równanie zapisane na dwa różne sposoby. Czyli wtedy mam tylko jedną prostą. Nie wiem, jak to tutaj, prawda? Czyli ona jest taka zielono-niebieska. A to te dwa równania się pokrywają. Teraz tak. Teraz w związku z tym tutaj nie ma rozwiązań, czyli ten przykład to jest brak rozwiązań. W tej sytuacji mówimy, że układ jest sprzeczny. Układ sprzeczny. No a w tych te dwie sytuacje opisują w obu tych sytuacjach istnieją rozwiązania, czyli istnieją rozwiązania. Istnieją rozwiązania, czyli układ jest niesprzeczny. No i teraz tu mamy jedno rozwiązanie. A tu mamy nieskończenie wiele rozwiązań. I teraz w tej sytuacji tutaj mamy jedno rozwiązanie. Tu się mówi, że układ jest oznaczony. A tu mamy nieskończenie wiele rozwiązań. Układ nieoznaczony. No to jest ta sytuacja. Czyli układy niesprzeczne dzielą się znowuż na dwie klasy, że rozwiązanie jest jedno lub nieskończenie wiele, co odpowiada tej sytuacji, że mamy dwie przecinające się proste lub te obie te proste się pokrywają. No i może można jeszcze się spotkać z innym nazewnictwem, mianowicie, może tutaj jeszcze napiszę dla porządku, układ oznaczony to mówi się, że równania są niezależne. Równania niezależne. A układ nieoznaczony, wtedy mówimy, że układ zależny, czy też równania zależne. Układ nieoznaczony to są równania zależne. Więc te dwa terminy są spotykane. Dobrze, no to teraz zobaczmy, z jaką sytuacją mamy do czynienia w naszym przypadku. Drugie równanie jest to jest takie równanie prostej w postaci kierunkowej. Prawda? Tu jest współczynnik kierunkowy i tu jest punkt przecięcia z osią Y. No to, żeby zobaczyć, czy pierwsze równanie reprezentuje, jaką mamy sytuację tutaj, no to może pierwsze równanie też napiszmy w takiej postaci. No, samo sformułowanie tego zadania sugeruje, że mamy układ niesprzeczny, ale tym się nie należy. Może być tak, że to jest takie podchwytliwe, że tak naprawdę będziemy mieli dwie proste równoległe, czyli odpowiedź jest ani taki, tylko sprzeczny. No dobrze, ale czyli bierzemy nasz pierwsze równanie i staramy się je zapisać w postaci
rozwiązać względem y. Prawda? Rozwiązanie względem y to jest jednocześnie równanie prostej w postaci kierunkowej. Czyli tak, 4x plus 2y jest 16. No i w pierwszym kroku może podzielimy sobie przez 2 wszystko, obie strony. I mamy równanie 2x plus y równe 8. No i co? I chcemy, żeby po lewej stronie został tylko y, czyli od obu stron odejmujemy 2x. I mamy równanie, po lewej stronie zostaje y, a po prawej minus 2x plus 8. Tak, czyli to jest nasze pierwsze równanie. Porównujemy je z równaniem drugim i widzimy, że to jest to samo równanie, prawda? To jest ta sama prosta na ten sam współczynnik kierunkowy i ten sam punkt przecięcia z osią y, czyli jesteśmy w tej sytuacji, że oba te równania opisują tę samą prostą, czyli układ jest nieoznaczony. Układ nieoznaczony. Lub też równania zależne. Równania zależne.